Dzień dobry Państwu. To myślę, że możemy zacząć po prostu. Część z Państwa kojarzy pewnie sytuację międzynarodową i często działalność Fundacji jest kojarzona z tym, co się dzieje wokół nas. Czy to na zachodzie, czy na wschodzie, no z tym, że jest to koincydencja, to znaczy nasze działania rozpoczęły się, kiedy jeszcze tego nie było, a teraz się okazuje, że jest to bardziej potrzebna działalność, niż nam się wydawało. I zacznę troszeczkę od takiej nietypowej strony, znaczy, bo najczęściej, jeśli mówimy o broni, jeżeli mówimy o obronie, o tym, czy ludzie mają mieć broń, kiedy mają mieć broń, na jakich zasadach mają mieć broń, to najczęściej mówi się o sprawach bardzo praktycznych, jak ma wyglądać egzamin, czy ma być egzamin, czy to ma być pozwolenie, czy to ma być rejestracja. I tego typu różne szczegóły techniczne, które moim zdaniem, zdaniem Fundacji Dharma są zupełnie drugorzędne. Dlatego też będę mówił o niej, na drugim planie będę o tym mówił. Ważniejsze wydaje nam się zasada, która rządzi takimi sprawami. Czy tak jak mamy tytuł naszego dzisiejszego spotkania, moralny obowiązek obrony. Myślę, że możemy zacząć od tego, co to jest moralny obowiązek. Znaczy, każdy z nas wie, co to jest moralny obowiązek w praktyce, ale nigdy się nie zastanawiamy nad tym, skąd ono wynika. Czy jest oczywistym dla wszystkich, że moralnym obowiązkiem jest, żeby matka zajmowała się dziećmi, żeby dorośli ludzie zajmowali się swoimi starymi rodzicami, żebyśmy na przykład znosili cierpliwie drobne wady bliźnich, tudzież dotrzymywali umów, które nawet ustnych oczywiście, tak, z ludźmi również obcymi, nie tylko tymi, których lubimy i szanujemy. I wszystkie te oczywistości wynikają z jednej podstawowej rzeczy, to znaczy w relacjach międzyludzkich dotyczą one właśnie drugiej osoby. I drugiej osoby też dotyczy moralny obowiązek obrony, przede wszystkim drugiej osoby, bo mamy prawo bronić własnego życia, ale nie mamy takiego obowiązku, to znaczy z historii wszyscy znamy przypadki osób, które no, nie broniły swojego życia, tak jak spora grupa męczenników, tak? Chociażby święty Wojciech, kroniki nie wspominają, żeby się bronił. Co więcej, nie wspominają, żeby był skuteczny w swojej misji, a jednak go czcimy. I tak też jest z moralnym obowiązkiem obrony. To znaczy, mam prawo siebie bronić, ale są sytuacje, kiedy mam obowiązek bronić innych. Bo wszystkie obowiązki moralne względem drugiej osoby wynikają z tego, że ona żyje lub żyła, jeżeli mamy do czynienia z ciałem człowieka, któremu się należy szacunek ze względu na tą osobę, choć teraz już to jest tylko przedmiot. Tak samo jest tutaj, to znaczy, ponieważ ta osoba żyje, mamy względem niej obowiązek. I jeżeli z punktu widzenia teoretycznego uznamy, że gdzieś jest jakaś słuszność moralna, obowiązek moralny zachodzi, no to wtedy tak naprawdę sprawa w naszej głowie powinna się skończyć. Jeżeli jest taki obowiązek, to to robimy bez względu na konsekwencje. Tak jak tutaj był przykład świętego Wojciecha, któremu no, z punktu widzenia obiektywnego totalna klapa. Nie słyszeliśmy, żeby kogokolwiek nawrócił. I tak samo tutaj, jeżeli mamy kogoś bronić, bo zachodzi obowiązek moralny, to musimy go bronić bez względu na wszystko. Takie zastrzeżenie. Mało kto się z tym chyba dzisiaj zgodzi. Nie wiem, jak jest wśród Państwa. Dlaczego mamy mieć moralny obowiązek bronić osoby trzeciej, postronnej, kogoś, kto nie jest moim krewnym, bliskim, przyjacielem? No to wynika z obowiązków stanu. Jeżeli rzeczywiście będziemy żyć tak, jak współcześnie się na co dzień żyje, to znaczy mamy swoich znajomych, o których dbamy i są inni ludzie, których nie zauważamy, trudno znaleźć taki obowiązek. I takiego obowiązku nie ma, jeśli nie ma pewnej grupy całego stanu w społeczeństwie. Znaczy tradycyjnie społeczeństwo, nie tylko katolickie, składa się w uproszczeniu z trzech części. Ci, którzy się modlą, ci, którzy walczą i ci, którzy pracują. No ci, którzy pracują, to my wszyscy, ci, którzy się modlą, to kapłani. Natomiast nie mamy stanu drugiego, nie mamy tych, którzy bronią.
I mówię to z naciskiem, pomimo tego, że wszyscy kojarzymy policjantów, żołnierzy zawodowych, ale właśnie po tym, że oni są zawodowymi żołnierzami, zawodowymi policjantami, widać już od razu różnicę, nie tylko semantyczną. Jeszcze przed wojną w Polsce byli oficerowie służby stałej, żołnierze służby stałej, natomiast dzisiaj mamy ludzi pracujących zawodowo. Jak się skończy 15, idzie do domu, nie jest w mundurze, nie ma obowiązków wynikających z tego, że jest w pracy. Natomiast przed wojną, tak jak jest przykład majora Hubala, który nie zdjął munduru, bo go nigdy nie zdejmował. Wszędzie, gdzie szedł, szedł w mundurze przed wojną. Nawet jak był na olimpiadzie zawodnikiem i zdobywał medale dla Polski, robił to w mundurze. W związku z czym dla takiego człowieka decyzja rozwiązania pułku i zdjęcia munduru i założenia, jak to jest w ekranizacji ładnie powiedziane, cywilnych łachów, była szokiem, bo to tak jak ktoś by go zdegradował, zabronił mu być częścią jego własnego stanu. Nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek społeczeństwo przetrwało, jeżeli nie będzie miało stanu drugiego. Współcześnie w Polsce stanu drugiego nie ma. Mamy żołnierzy, być może rząd doprowadzi do tego, że to będzie w lepszym stanie niż było, tylko z takich rzeczy praktycznych podam jeden przykład. W mediach od 2 tygodni się mówi, że w Polsce będą 3 nowe brygady obrony terytorialnej. Dla tych, którzy nie kojarzą wojskowości, brygada to jest około 5000 ludzi. Tydzień temu Rosjanie ogłosili, że na swojej zachodniej granicy stworzą 3 nowe dywizje. Dla ludzi, którzy nie kojarzą, dywizja to jest mniej więcej 15 tysięcy ludzi. Polska aktualnie ma 3 dywizje. Zakładając, już pomijając to, jak są przygotowane, Rosjanie właśnie tworzą 3 nowe na naszej granicy. A my tworząc 3 brygady, czyli coś 3 razy mniejszego, 4 razy mniejszego, mamy się czuć bezpiecznie. Brzmi to źle, zwłaszcza z perspektywy Białegostoku, bo państwo są dużo bliżej granicy rosyjskiej niż ja na co dzień. Ja jestem z Torunia, także mam kawałek dalej. Obowiązek obrony, tak jak go widziano przed rozbiorami w Polsce, dotyczył każdego, tak jak to widziano w naszej cywilizacji kiedyś. Chłop miał obowiązek obrony własnej rodziny, własnego majątku, mieszczanin własnego miasta, szlachcic, czyli stan walczący, miał obowiązek obrony wszystkich. Dzisiaj nie mamy tej grupy społecznej. I nie mamy jej dopiero od 70 lat. Od 966 roku do 1945 roku, prawie 1000 lat, w Polsce była szlachta. Był stan, który walczył zawsze. Z dziada, pradziada. Obecnie nie mamy go. Często się mówi o, w środowiskach prawicy szeroko pojętej, o nowych elitach, o nowej szlachcie. Niektórzy pod tym sformułowaniem widzą skutecznych przedsiębiorców, no dzięki Bogu, że są, ale to nie jest stan wojujący. Inni widzą sprawnych ludzi pióra, no fajnie, że są, tylko piórem się nie walczy na wojnie. Inni mówią o elicie ducha, no chcę, żeby było jak najwięcej świętych w Polsce, ale od tego więcej wojowników nie będziemy mieli. Jest tylko jedna możliwość odtworzenia tej grupy poprzez ludzi, którzy z własnej woli będą chcieli bronić innych, uznają, że moralny obowiązek obrony dotyczy nie tylko najbliższych i wtedy będzie w Polsce bezpieczniej. Ale tego się nie da zrobić odgórnie, przez decyzję rządową. To się zaczyna we własnej głowie pojedynczego człowieka. Jak się zachowam, jak zobaczę konkretną napaść rabunkową? W związku z czym, pomimo że działania fundacji najczęściej ogniskują się na sprawach legislacyjnych, tego jak ma wyglądać prawo, jak wygląda prawo, podpowiadanie jak uzyskać pozwolenie na broń, dlaczego nie powinno być w ogóle pozwoleń na broń, to wszystko zaczyna się w głowie zwykłego człowieka. Tak samo jak demografia, tak? Można zrobić program 500+, można zrobić Bóg wie, jakie rządowe programy, ale jak mąż i żona nie będą chcieli mieć dzieci,
to tych dzieci nie będzie. W jaki sposób człowiek w rzeczywistości może podjąć decyzję o tym, że będzie bronił innych? Jeżeli podejmie taką decyzję, to nie ma być teoretyczne, tylko praktyczne, tak jak ze wszystkim w naszym życiu. Jeżeli młodzieńcowi się podoba jakaś panna, to nie myśli o tym, że ona mu się podoba, tylko podchodzi do niej i zaprasza ją na przykład na kawę, tak? Jeżeli ktoś uważa, że jest fajny pomysł na biznes, to nie gdyba o nim, tylko zakłada ten biznes. Jeżeli ktoś uważa, że powinna być grupa ludzi w Polsce gotowych nadstawić własne zdrowie za bliźnich, to się powinno zacząć od jego decyzji osobistej, że będę reagował. I będę reagował bez względu na bezpieczeństwo własne, z punktu widzenia teoretycznego. Natomiast w praktyce, żeby zmniejszyć zagrożenie własne i zwiększyć skuteczność własnych działań w celu obrony innych osób, trzeba zacząć nosić broń. I nie mówię tutaj o broni palnej od razu, bo większość z Państwa prawdopodobnie broni palnej, pozwolenia na broń palną nie ma, czarnoprochowców nie nosi, bo jest to niepraktyczne ze względu na sposób ładowania. Chodzi o to, żeby chodzić z bronią na co dzień, żeby mężczyzna, zwłaszcza mężczyzna, chociaż oczywiście nie tylko, chodził z bronią. Mężczyzna, żeby bronić innych, kobieta, żeby mogła obronić w razie czego siebie, jeżeli w pobliżu nie ma mężczyzny. W tradycji polskiej, to jest myślę ważne do zapamiętania, chociaż pewnie oczywiste, ale ja długo sobie tego nie uświadamiałem, chociaż to wiedziałem. Od 966 roku do 1795 roku mieliśmy różnych władców, różne rządy, mieliśmy wojny domowe, bunty chłopskie, rzezie, najczęściej na kresach południowo-wschodnich, ale nigdy nikomu nie przyszło do głowy w Krakowie czy później w Warszawie, żeby zakazać komukolwiek posiadania broni. Od X wieku do XVIII w Polsce, pomimo wojen domowych, rzezi, buntów, powstań, mordów, najazdów, Bóg wie czego jeszcze, nikt nigdy nikomu nie zakazał posiadać broni. Dzisiaj od 25 lat mamy teoretycznie wolne, niepodległe państwo polskie i Polacy nie mogą mieć broni. Tylko to powinno wystarczyć, żebyśmy we własnym sumieniu mogli z czystym sumieniem stwierdzić fakt, że Polska jest zniewolona. Bo jeżeli jest relacja dwóch grup ludzi, jedna jest uzbrojona po zęby i mówi drugiej, że pod żadnym pozorem ta druga nie ma być uzbrojona i będzie wtedy fajnie, to jest oczywiste, jak Państwo patrzą na taki model teoretyczny, że to jest absurd. A to jest sytuacja w Polsce od 25 lat. Wszyscy rządzący mogą mieć broń, wszyscy rządzący mają uzbrojoną, wyszkoloną ochronę, ale nie życzą sobie, żeby państwo mieli broń. Nie jest możliwe na dłuższą metę taka sytuacja, żeby zachować model tradycyjny męskości w społeczeństwie. Jeżeli mężczyzna jest wyszkolony w szkole, tak, wyedukowany w szkole do tego, żeby nie mieć broni, że przemoc jest zawsze zła, że to jest spirala nienawiści, że nienawiść rodzi nienawiść, przemoc rodzi przemoc, to doprowadzamy do absurdu, w którym mężczyźni przestają być mężczyznami. I trudno jest wtedy, nawet w czasach wojny, zrobić z tych mężczyzn dobrych żołnierzy. Bo dobry żołnierz to nie jest zdrowie fizyczne i wyszkolenie przede wszystkim, tylko decyzja moralna, gotowość do narażenia własnego życia. Nie może mieć takiej gotowości człowiek, który na co dzień jest szkolony do bycia niewolnikiem. Po czym jeszcze widać, że taki człowiek jest niewolnikiem? W Związku Radzieckim było powszechne wyszkolenie wojskowe, w PRL-u też. W obu tych miejscach nikt cywilom broni nie dawał. W obu tych miejscach wymagano umiejętności, ale zupełnie jak od niewolników. Nie możesz mieć, masz się tego nauczyć. Jak przyjdzie nasza decyzja, że masz tego użyć, damy ci do ręki, pójdziesz na Berlin, tak, z punktu widzenia na przykład Związku Radzieckiego. I jak wrócisz z Berlina, triumfując, to jak wysiądziesz z pociągu, to będą stały oddziały NKWD
z bronią maszynową nastawioną w kierunku pociągu i będą odbierać tym bohaterom broń. Po tym widać, że ci ludzie byli traktowani jak po prostu mechaniczne narzędzie, nie jak człowiek. Jak można powiedzieć, że żołnierz jest szanowany, jeżeli po zwycięskiej wojnie pierwsze, co się mu mówi, to oddaj broń? Sytuacja jest absurdalna, nie dotyczy tylko XX wieku, bo takie problemy były już wcześniej. Niektórym się wydaje, że rewolucja francuska doprowadziła do tego, że w Europie wszyscy mogą mieć broń. No nie, jedną z pierwszych decyzji rewolucji francuskiej było to, żeby ludzie nie mieli broni. Region Francji, który najdłużej się buntował przeciwko władzy ludu, Wandea, podczas pierwszej restauracji, jak Ludwik XVIII zaczął rządzić, jedna z pierwszych decyzji rządu królewskiego i katolickiego to była decyzja, żeby Wandea oddała broń. I to był szok we Francji, bo to był jedyny region, który jako całość był wierny królowi i religii panującej. I pierwsza decyzja po restauracji to było: oddajcie broń. No najbardziej twardogłowi z Szyłanów czy z Wandejczyków od razu wiedzieli, co się będzie święciło. Jak spojrzymy na historię tego królestwa, tego państwa, włącznie z dniem dzisiejszym, to trudno się dziwić ich gniewowi i rozżaleniu. Nie ma możliwości w prawdziwym świecie, żeby podjąć poważne negocjacje między jakimikolwiek państwami albo siłami społecznymi, jeżeli jedna z nich jest rozbrojona. Christiady zakończyły się dlatego, że walczący ulegli hierarchii katolickiej i oddali broń. Pierwsze, co potem było, to oni zginęli. Oczywiście rząd nie dotrzymał żadnych umów, które podpisał wtedy z episkopatem Meksyku. Nie ma możliwości, żeby uczciwie rozmawiać z kimś, kto mi mówi, że mam nie mieć broni. Tak się nie da. Dlatego tak ważne jest, żeby ludzie w Polsce przede wszystkim zdecydowali, że chcą mieć broń i zaczęli mężczyźni chodzić uzbrojeni. Bo wtedy zmieni się sposób myślenia, a po sposobie myślenia zmienić można dopiero więcej. Bo to nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że najpierw musimy w Polsce przywrócić kulturę broni, a wtedy rozszerzymy dostęp do broni. Broń to jest narzędzie mechaniczne, bardzo konkretne. Jak mam się nauczyć używania czegoś, czego mi nie wolno dotknąć? Czy widzieli Państwo kogokolwiek, kto się nauczył używać komputera, oglądając go raz w tygodniu przez szybkę? Albo na YouTubie? No teoretycznie może się zdarzyć taki przypadek, ale jest absurdalny. W praktyce to tak nie działa. Kultura posiadania broni będzie przywrócona wtedy i tylko wtedy, jeżeli najpierw oddadzą nam broń. A jak bardzo nie chcą oddać Polakom broni, mówię o aktualnej władzy, już pomijam te poprzednie, widać po dwóch rzeczach. Na jednym z wystąpień pan minister Macierewicz jeszcze przed wyborami, podczas kampanii wyborczej, powiedział publicznie, nie wiem skąd on to wziął, ale tak pan Macierewicz powiedział, że w Polsce od połowy XVII wieku, w Polsce i w Europie od połowy XVII wieku nie ma tradycji prywatnego posiadania broni. Nie wiem, jak on sobie wyobrażał szlachtę bez broni, tak? Bo to są czasy pana Paska. W Polsce nie ma od połowy XVII wieku, według pana ministra obrony narodowej, tradycji prywatnego posiadania broni. Pan Wiśniowiecki, kniaś, pewnie po prostu miał dużą grupę rekonstrukcji historycznej, taką 5000, tak? Włącznie z husarią, artylerią, no świetna grupa rekonstrukcji, kogo dzisiaj by na nią było stać. Całe twierdze mieli magnaci. Szlachta miała pełno broni, mieszczanie mieli mnóstwo broni, chłopi mieli pełno broni. Do głowy nikomu w Polsce podczas pisania Konstytucji 3 maja nie przyszło, żeby wpisać do tej Konstytucji cokolwiek na temat broni. Czy dlatego, że w Polsce nie można było mieć broni? Nie, dlatego że oczywistości się nie wpisuje. Pierwsza Konstytucja świata, nowoczesna, Stany Zjednoczone, tam jest druga poprawka, która tego dotyczy i kilku innych oczywistych rzeczy, jak na przykład to, że żołnierz nie może nocować bez zgody właściciela w jego domu, tak? Taką poprawkę też mają wśród tych 10. Oni to zapisali, bo to jest państwo protestanckie stworzone na podstawie ideologii oświeceniowej,
W związku z czym pewne rzeczy tam już było widać i już chcieli ich bronić, bo tam był pomysł, żeby wszystkich rozbroić, jak się wojna z Anglią skończyła. Stąd był odruch ludzi właśnie, że hej, nie, bo co za różnica, czy będą mną rządzić zza morza, czy z tej strony morza, jak to będą nadal urzędnicy. Jak nie będę miał broni, to jak będę z nimi rozmawiał? W Polsce do czasów rozbiorów do Sejmu wchodziło się uzbrojonym. Nie było nakazu, no ale tak, taki był zwyczaj. Jak obcokrajowcy Francuzi przyjeżdżali do Polski i się dziwili, jak to przed oblicze króla może z szablą chodzić? No to Polacy tym bardziej się dziwili. No a jak? Nie, no przecież po to mam broń, żeby w razie czego króla bronić. Dlaczego on miałby się mnie bać? We Francji absolutystycznej, tak, królowie się bali swoich poddanych. Zniszczyli prywatne armie w połowie XVII wieku, a pod koniec XVIII nie miał kto ich bronić. W Polsce dzisiaj władza nie chce, żebyśmy mieli broń, bo się nas boją. I to jest błąd, że się nas boją, bo najwięksi przeciwnicy aktualnego rządu po prawej stronie, jedyne co mogą z bronią zrobić w praktyce, to pewnie chwycić za tą broń, żeby służyć w razie niebezpieczeństwa wojny pod tymi premierami, których się nie znosi. Oni myślą, że jak ich nie lubimy, ktokolwiek, to będziemy do nich strzelać. Bzdura, będziemy ich bronić, tak jak było w 1939 roku. Żaden narodowiec nie użył broni przeciwko rządowi sanacyjnemu. Wszyscy jak jeden mąż rzucili się bronić rządu sanacyjnego, bo w tym momencie konkretnym bronił Polski. Może komuś się wydawać, że jak będzie powszechny dostęp do broni, to jak będzie, załóżmy, kolejny jakiś wielki marsz na 11 listopada i każdy z tych młodych ludzi by miał Glocka przy boku, to będzie jakieś rewolucja albo krwawe zamieszki. No nie, bo jak ktoś już posiada tego Glocka, to wie, że Glock nie służy do strzelania do wojska, bo to nie jest odpowiednie narzędzie. W związku z czym nawet jakby miał ochotę, to by mu przeszło po kilku wizytach na strzelnicy. Jesteśmy tak rozbrojeni, że nie rozumiemy różnicy pomiędzy różnymi typami broni. Jesteśmy tak rozbrojeni, że nie widzimy różnicy pomiędzy prywatnym posiadaniem broni, a wzmocnieniem obronności państwa. Wielu myśli, że jak ludzie będą mieli broń, to się nauczą jej używać i Polska będzie miała lepszą armię. No nikt żadnym karabinem ani pistoletem rakiety nie zestrzeli, ani czołgu nie zniszczy. Wpływ na obronność będzie nikły. Na coś innego będzie dużo większy wpływ. Na obronność społeczeństwa w trakcie wojny. Co rozumiem przez to sformułowanie? Jak Państwo wiedzą, w Białymstoku dużej jednostki wojskowej nie ma. Jak Państwo wiedzą, administracja państwowa wycofuje się przed wrogiem. Jak Państwo wiedzą, w okolicy tutaj pewnie są jakieś areszty i więzienia. I jak Państwo wiedzą, nie od razu tu pewnie wejdzie druga strona. W związku z czym będzie rozbrojone lokalne społeczeństwo, nie będzie żadnej władzy, nie będzie okupacji i będzie niefajnie. I przed takimi sytuacjami ma bronić broń w rękach obywateli. Dwa dni temu byłem na wykładzie w Rumi, to jest Trójmiasto, taka sypialnia Trójmiasta. I tam ktoś mi zarzucił, że żyjemy w XXI wieku, a ja mówię, że musimy się bronić przed ewentualnymi jakimiś masowymi rabunkami albo mordami. Że przecież mamy XXI wiek. No proszę Państwa, z tego co ja kojarzę, w XVII wieku był Chmielnicki, w XVIII wieku była rzeź humańska, w XIX wieku była rzeź rabacja galicyjska, w XX wieku był Wołyń i ktoś mi próbuje wmówić, że w XXI wieku na pewno nic nie będzie, bo teraz ludzie już są zupełnie inni. No w czym jest ta inność? No w jednym nie ma różnicy, tak? Jeżeli spojrzymy na uzbrojonych ludzi młodych, ideowo nastawionych, jakakolwiek to by była ideologia na Ukrainie, to oni mają pełno broni i umieją jej używać. Jeżeli spojrzymy na polskich narodowców, to oni klikają na Facebooku, że chcą mieć broń. Na dłuższą metę tak się nie da. Nikt nas nie traktuje jako państwo poważnie, bo jesteśmy państwem rozbrojonym i nikt nas nie traktuje poważnie jako społeczeństwa, bo jesteśmy społeczeństwem rozbrojonym.
Teraz jest taki projekt, nowy projekt ustawy o broni i amunicji, trochę zmodyfikowany, propozycja trochę zmieniona, ta, która była przedstawiona w grudniu przez ROMP. Teraz dwa kurioza, moim zdaniem, bardzo duże. Po pierwsze, to jest obywatelski projekt ustawy, który jest tajny. Znaczy, oni chcą, żeby teraz wszyscy klikali, że są za wprowadzeniem tej nowej ustawy, ale stwierdzili, że jej nikomu nie pokażą. Jeżeli ktoś mówi, że zrobi mi dobrze, ale nie powie jak, to ja nie chcę brać w tym udziału. Drugi problem, który jest z tego typu podejściem, jaki mają środowiska typu ROMP, to jest, że zróbmy to małymi kroczkami przez 10-20 lat. I na pewno nie możemy zrobić tak, żeby nie było egzaminów, żeby nie było rejestracji, bo jesteśmy w Europie, nie w Stanach i tutaj już tak zawsze będzie, że będzie coraz większa kontrola i musimy się dostosować. No nie, to zależy od nas, od naszych decyzji. Jedna osoba zmieni zdanie, zacznie się zachowywać w zgodzie z własnym sumieniem, druga osoba spojrzy na to, spodoba się, będzie pociągnięta przykładem. Tak to działa, nie poprzez wykłady. Wykład poucza, przykład pociąga. Dlatego dużo ważniejsze jest, co państwo będą robić, niż co ja będę mówił, albo ktokolwiek na moim miejscu. Jakkolwiek byłby sławnym człowiekiem, albo miał dar wymowy. Chodzi o to, żeby państwo chodzili z bronią. Mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że to jest dziwne uczucie na początku. Jak w którymś momencie podjąłem decyzję moralną, że będę chodził z bronią, nie miałem pozwolenia na broń palną, nie chodziło o broń palną, chodziło o nóż. To tylko bandyci chodzą z nożami, prawda? Tak przynajmniej jest taki stereotyp w Polsce jest. No właśnie. Ale jakie były wrażenia młodego intelektualisty z Torunia? Wtedy byłem studentem, tak? Jechałem autobusem, nóż był tak, że nie było go widać na mnie i cały czas w głowie miałem przez 20 minut jazdy. Nie, wszyscy się na mnie patrzą, wszyscy widzą, czy jestem psychopatą, po co mi nóż? Przecież są normalne, spokojne czasy, ja jadę z nożem, jestem wariatem. I tak przez 20 minut. A ostatecznym powodem, dla którego zacząłem chodzić z nożem, nie było to, że ktoś mnie napadł, tylko to, że widziałem wypadek samochodowy, gdzie trzeba było odciąć człowieka z pasów, które były zaklinowane. I nikt nie miał noża. I ten mężczyzna był przez 15 minut przeze mnie głaskany, tak, dorosły mężczyzna, i mówiłem jeszcze trochę, bo nie byłem w stanie rozgryźć tych głupich pasów. Także to też jest po prostu pożyteczne narzędzie. Miałem też, bo mówię o przykładach takich może prywatnych, nie dlatego, żebym chciał się nimi chwalić, bo nie ma czym, ale państwo na pewno sobie przypomną swoje jakieś tam zdarzenia, a to wtedy się bardziej słucha. Kiedyś widziałem, jak jeden człowiek młody był brutalnie bity, kopany glanami po twarzy przez kilku innych. Jak przejeżdżałem samochodem z żoną, która była w stanie błogosławionym i z malutkimi dziećmi. Nie uważam siebie za jakiegoś super wyszkolonego człowieka czy nadzwyczaj silnego, wręcz przeciwnie. Nie odważyłbym się, nie mając narzędzia, wysiąść z samochodu, iść tam pomóc. Nie odważyłbym się. A dzięki temu, że coś miałem, miałem na tyle odwagi, żeby podejść i sytuacja się skończyła szczęśliwie dla osoby napadniętej. I państwo w swoim życiu na pewno też kojarzą sytuację, kiedy postąpili według takiej sentencji: słaby cierpi, co musi, silny robi, co może. Chodzi o to, żeby byli ci silni. Przede wszystkim moralnie, potem technicznie, a dopiero na końcu fizycznie, bo to jest najmniej istotne. Słaby cierpi, co musi, silny robi, co może. I tylko w ten sposób, przywracając tych silnych, możemy mieć nadzieję na to, że to społeczeństwo przetrwa. Proszę spojrzeć na nas, załóżmy, że w Polsce jest wielka odnowa moralna, pod każdym względem oprócz tego, pod każdym względem oprócz prawa do posiadania broni czy czynnej obrony osób zagrożonych nielegalną napaścią. Bo tak mamy ten fragment sformułowany w statucie fundacji, propagowanie czynnej obrony osób zagrożonych nielegalną napaścią. I pani adwokat, która się tym dla nas zajmowała, powiedziała, że nam w życiu żaden sąd nie wyda w Polsce zgody na taki statut. To nie mówi nic o nas, to mówi coś o tym, jak patrzą na to prawnicy.
Z jednej strony mamy obowiązek pomocy, nawet w prawie jest zapisany, a z drugiej strony, przepraszam, no jak ktoś wprost o tym powie, to jest, no ale to wzywanie do przemocy, no tak. No na tym ma polegać czynna obrona przed nielegalną napaścią. Obrona z definicji to nie jest tylko powstrzymywanie uderzeń napastnika. Obrona technicznie polega na tym, żeby już tych uderzeń nie było, tych ataków, tak? Czy przy pomocy narzędzia, czy bez znaczenia. I najprostszą metodą powstrzymania napastnika jest sprawienie, żeby nie był w stanie więcej tego robić. A z punktu widzenia moralnego to jest dla mnie bez znaczenia, co mu się stanie, bo to on podjął decyzję o napaści. I tak jak pisał ojciec Ślipko, świętej pamięci już, moralną odpowiedzialność za ewentualną śmierć napastnika ponosi napastnik. Nie ja. Nie osoba, która by broniła. Ta osoba powinna smacznie spać, bo spełniła swój obowiązek. Bez żadnych wzruszeń sumienia. Bo nie ma powodu do takowych. Dlatego początek jest w tym, żeby zacząć chodzić z bronią. Jak ktoś zacznie chodzić z bronią, albo ktoś już zaczął chodzić z bronią, to wie, o czym ja mówię, że wtedy człowiek zmienia sposób myślenia. Wtedy inaczej się mówi, jak jest sytuacja zagrożenia. Inaczej się człowiek zachowuje, jak jest sytuacja zagrożenia. Bandyta zachowuje się jak pies. Całkiem poważnie mówię i to państwo pewnie kojarzą. Pies czuje, który człowiek się go boi i wobec takiego, który się boi, jest agresywny. Człowiek, który się nie boi psa, ma dużo większe szanse na to, że nie będzie przez takiego jakiegoś tam kundla wałęsającego się atakowany. A ten, który się boi, ten przyciąga jak magnes. I tak samo jest z ludźmi. Bandyta szuka, on widzi po twarzy, kto jak reaguje, czy obniża spojrzenie, czy unika kontaktu wzrokowego, czy przyspiesza kroku, jaką ma barwę głosu, jak się go zaczepi, tak? I inną barwę głosu będzie miał mężczyzna, który ma argument za pazuchą, a inną będzie miał, jak nie będzie miał żadnego argumentu, a ich będzie kilku. I to będzie czuć. Chyba, że ktoś jest świetnym aktorem. A koniec końców nie chodzi o to, żeby nic się nie stało bandycie, tylko chodzi o to, żeby nic się nie stało osobie, która ma być obroniona. I takie są nasze obowiązki, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy tradycji. W praktyce, do czego nawołujemy jako fundacja, oprócz tego, żeby zmienić, po pierwsze, zmienić swój punkt widzenia, do tego, żeby w Polsce broń była bez żadnych pozwoleń, z ustawowym zakazem rejestracji broni i osób, które mają broń. To się wydaje bardzo radykalny argument, nie do przyjęcia w większości środowisk strzeleckich, no bez przesady, przecież musimy trochę tam zrobić tak, żeby nam pozwolili mieć, tak? Nie mamy mieć broni do kolekcji, do sportu, do łowiectwa. Broń przede wszystkim służy do walki. To tak jakbyśmy mogli mieć komórkę do celów sportowych i kolekcjonerskich, ale nie żeby wykonywać połączenia telefoniczne. No to jest absurd. I jak zaczęliśmy mówić rok temu o tym, że jesteśmy przeciwko rejestracji broni, o, przesada, przesada. Ale po pomysłach upublicznionych w listopadzie przez komisarz Bieńkowską chyba nikt nie ma wątpliwości, że rejestracja jest zawsze wstępem do delegalizacji. Tydzień temu był taki fajny program w telewizji kanadyjskiej a propos działań, które teraz Obama w Stanach Zjednoczonych robi poprzez executive order, próbuje narzucić rejestrację każdej broni w Stanach Zjednoczonych. Poza normalnym porządkiem konstytucyjnym, żeby tylko była rejestracja, nic więcej. I ten kanadyjski dziennikarz tak fajnie powiedział w pewnym momencie, na żywo to był program, a teraz zwrócę się do naszych sąsiadów z południa. Brońcie się, to nie jest tak, że tylko zarejestrują. Nam też mieli tylko zarejestrować i już nie mamy. Państwo chce rejestrować wszystko. Wszystko, samochody, ludzi, szkoły, firmy, broń, ludzi z umiejętnością walki bez narzędzi, wszystko. To można zrobić długie elaboraty na ten temat, dlaczego to jest szkodliwe, tego typu statystyki, albo można się odwołać do Starego Testamentu. Tam jest taki fragment, jak bodajże jeden z królów dawnego Izraela stwierdził, że sobie policzy własnych ludzi. I przyszedł do niego, mówię z pamięci,
prorok i mówi w imieniu Jahwe, że nie, to był wielki grzech, bo liczy się swoją własność, a to są moi ludzie, nie twoi, i będziesz za to ukarany. Jeżeli oni liczą, to po to, żeby to zabrać. Tak samo jak państwo kojarzą pewnie sprzed pół roku taką aferę, nagle ludzie sobie przypomnieli, że są jeepy rejestrowane w Polsce. I że zgodnie z przepisami, w razie czego z pełnym bakiem ma być odstawiony taki samochód, tak? I ludzie się zszokowani obudzili. No tak, jest taki przepis. I po to jest rejestracja tych samochodów. Jak jeszcze troszeczkę opowiem o fundacji i wtedy bardzo bym chętnie odpowiedział na państwa wątpliwości, pytania czy wykazanie jakichś błędów. Jak w praktyce działamy jako fundacja? Wykłady to jest część uboczna. Spotykamy się z politykami. To jest dosyć męczące, ale już doświadczenie pokazuje, że się przydaje. Bo często oni wielu rzeczy nie wiedzą po prostu. Nawet w sposób, można powiedzieć, niezawiniony. Tak? Znaczy, jak ktoś jest posłem, dostał się tam z ramienia jakiejś partii, dlatego że był dobry w czymś tam, XY, a jest mnóstwo wiedzy specjalistycznej, którzy oni nie mają i dobrze jest, żeby mieli, tak? Bo są nawet pośród nich ludzie dobrej woli, którzy po prostu nie wiedzą, a chętnie się dowiedzą, jak ktoś im powie. To też opiniujemy różne projekty prawne, wskazujemy, jak można zrobić w Polsce broń, pozwolenie na broń. Pozwolenie na broń, tak na marginesie, to jest około 3 miesięcy. Jedno miasto w Polsce jest takie, w którym w ciągu miesiąca da się zrobić pozwolenie na broń. 28 dni to im chyba zajmuje. Radom, jeśli dobrze pamiętam. Są tacy dobrzy w tym, że miesiąc im to fajnie zajmuje, niecały. Są takie kluby, wiem, że tutaj w okolicy też takie, które ułatwiają, prowadzą za rękę, pokazują, jak to zrobić, także to jest do zrobienia, to jest dla ludzi, to nie są jakieś duże koszty. Znaczy, może inaczej, to są zauważalne pieniądze, ale myślę, że warto je wydać. Znaczy, jeżeli ktoś uzna, że jest obowiązek moralny, to kwestia finansowa jest drugorzędna wtedy, tak? I są działania bezpośrednie, to znaczy tam przy wyjściu jest lista, na którą można się zapisać, to jest lista mailingowa. Osoby, które zdecydują się dać nam adres tradycyjny i e-mailowy z naciskiem na ten tradycyjny, będą różnego typu materiały dotyczące spraw posiadania broni od nas otrzymywać, tak żeby same miały narzędzia, którymi mogą się posługiwać. Czy to filmy szkoleniowe, instrukcje obsługi broni różnego typu. Biuletyn pierwszy mamy w produkcji, także mam nadzieję, że na przełomie lutego, marca będzie on dostępny i będą takie materiały wysyłane tylko i wyłącznie do osób, które się zgodziły być współpracownikami fundacji, czyli dały swoje dane, żebyśmy mogli te materiały wysyłać. One są wysyłane bezpłatnie, jeżeli ktoś uzna, że to jest materiał wartościowy, to wtedy prosimy o pomoc finansową. Jak się łatwo domyślić, nie dostajemy pieniędzy z Unii Europejskiej, nie dostajemy pieniędzy z rządu, z samorządów, ministerstw. Nikt tam nie jest zainteresowany społeczeństwem obywatelskim de facto. I naszym zdaniem to my jesteśmy posłami, takie organizacje jak Fundacja Dharma czy różne pro-life organizacje, które nie dostają dotacji, mają pieniądze od państwa i to znaczy, że dobrze robią swoje rzeczy, tak? Jeżeli ktoś uzna, że to, co robi, jest złe w ramach fundacji, to mam dla niego wspaniałą wiadomość, wystarczy nam nie dawać pieniędzy i nas nie będzie. Jeżeli ktoś uzna, że to, co robimy, jest wartościowe, to prosimy o to, żeby nas wesprzeć, tak? Ideałem jest to, żeby zrobić niewielkie polecenie przelewu, 10-20 zł miesięcznie, a my już dzięki temu możemy robić te materiały, które robimy. Teraz jest ta druga metoda, że to trzeba pójść do urzędu, złożyć podanie i dostaniemy dotację. I kontaktował się z nami taka organizacja inna niż ROMB, polska i międzynarodowa, i mieli taki pomysł, że zrobimy taką federację takich organizacji i jak już zrobimy to tak, sformalizujemy, to wtedy wystąpimy o dotację unijną. I wtedy w Polsce się wszystko zmieni, wszyscy będą mieli broń. No nie wydaje mi się, żeby to była rozsądna droga. Nie wierzę w to, żeby oni nam dali pieniądze.
Tak, dają na organizacje pozarządowe, ale nie tego typu i myślę, że tutaj nie trzeba więcej na ten temat mówić, bo Państwo doskonale o tym wiedzą. Także na tym bym skończył. Tam, jeżeli ktoś by chciał dzisiaj nas jakoś wesprzeć, to można wesprzeć tam. Jeżeli ktoś chce jakieś gadżety, są gadżety, które można otrzymać od nas, czy naszywki, czy kubki, tego typu rzeczy. One też się czasem przydają, bo są takimi przedmiotami rozpoczynającymi rozmowy, na przykład na strzelnicy, tak? Ktoś zobaczy naszywkę, spyta, co to jest i już można, Państwo mogą szerzyć ideę dalej. Także dziękuję. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to zapraszam poprzez podnoszenie ręki. Będę podchodził z mikrofonem. Śmiało. Nie ma żadnych uwag, sugestii, czy wątpliwości co do wykładu? O, już widzę. Chciałbym zwrócić małą uwagę co do argumentu, że od 1966 roku do pierwszego rozbioru była broń i były różnego rodzaju rzezie, wojny i tym podobne rzeczy. Ktoś może powiedzieć, halo, halo, 25 lat nie było żadnej wojny, nie było żadnej rzezi, nie mamy broni, więc rachunek się zgadza. Pod rozwagę. Wydaje mi się, że argument jest błędny, bo w takim razie na Wołyniu by nikt nie zginął, tak? Bo nie mieliśmy broni. No, 70 lat temu. A 20, w ciągu 25 lat? Wie pan co, nie spotkałem jeszcze na szczęście, może to moje ubogie doświadczenie, dorosłej osoby, która by uważała, że nic, co jest starsze niż 25 lat, nie ma wpływu na nasze życie. No nie wiem, wydaje mi się, no może po prostu nie spotkałem takiej osoby, ale no, historia Polski, proszę na to spojrzeć w ten sposób. Wojny, która by się przetoczyła przez polskie ziemię przez niemal od 70 lat, to bardzo fajnie. Tylko przez 1000 lat ponad historii jeszcze nie było takiej sytuacji. W związku z czym tak, owszem, może nadal przez następne 70 lat być w ten sposób, ale prawdopodobieństwo maleje, zwłaszcza jeśli spojrzymy na Ukrainę albo na Niemców. Na Niemców to też jest ciekawe, taka krótka dygresja, strasznie mi się spodobała, kolega mi to opowiedział. Rozmawiali na temat tego, czy Polacy są tak samo moralnie rozbrojeni, jak Niemcy. Co by było, jakby w Polsce było tyle imigrantów agresywnych, a propos tego Sylwestra na przykład. No i jeden twierdził, że u nas nie jest tak źle, drugi twierdził, że jednak jest tak źle i potem poszli do pracy z powrotem po papierosie. Jeden z nich odpalił internet i taką wiadomość przeczytał, że w jakimś niemieckim miasteczku szła banda imigrantów o wyglądzie wskazującym na Bliski Wschód i demolowali własność publiczną. Jakiś Polak do nich podszedł i stwierdził, że to halo, moment, ale tak się nie robi. No oni stwierdzili, że ludzie o wyglądzie europejskim nie powinni im zwracać uwagi, w związku z czym oburzeni stwierdzili, że tak nie może być. Polak zawołał kolegów i było 5 Polaków i no, duża grupa imigrantów. Po krótkiej wymianie argumentów imigranci wycofali się do obozu dla uchodźców, a Polacy zaczęli szturmować bramę do obozu uchodźców. Wtedy imigranci zadzwonili na policję. Przyjechała niemiecka policja, jeden Polak zwiał, 4 zostało złapanych przez niemiecką policję. Jaka jest konkluzja tego wszystkiego? Całe miasteczko wstawiło się za Polakami, że oni nikogo nie bili, że to dobrzy ludzie, że oni tu pracują i że w ogóle to wszystko zaczęli imigranci. No i sąd się przychylił do opinii miasteczka i stwierdził, że w ogóle nie ma problemu, ale no opowieść mi się bardzo podoba, próbuję sobie wyobrazić tę sytuację, kiedy mamy obóz dla uchodźców, który jest szturmowany przez 5 Polaków, tak? A imigranci stwierdzają, że trzeba wezwać posiłki. Ja mam takie jedno krótkie pytanie. Mówił pan o posiadaniu broni po to, żeby bronić siebie, swoich rodzin w razie no, jakiejś sytuacji nadzwyczajnej, kiedy władze państwowe, powiedzmy, z danego miasta by wyszły, ale w ustawie o obronie, jeśli dobrze pamiętam, jest zapis, że w wypadku ogłoszenia stanu wojny albo stanu wyjątkowego wszelką broń należy zdać. I pierwsze pytanie, czy to prawda, a drugie, jak w takim razie
jaki ma sens jakby wykładanie dużej sumy pieniędzy na zrobienie tego pozwolenia, na zakupienie broni, poświęcanie dużej ilości swojego czasu jakby na tą całą drogę prawną, tylko i wyłącznie po to, żeby potem w ostatecznym rozrachunku nam to zabrali. Już odpowiadam. Znaczy, prawdą jest, że odruch państwa jest, żeby w sytuacji kryzysowej zabrać broń. 13 grudnia 1981 roku wskazuje, jak to wyglądało. Dlatego jesteśmy przeciwni rejestracji. Natomiast no, nie możemy żyć w świecie wyobraźni, jest jak jest. I teraz dlatego pierwszą część tego spotkania, wykładu mojego, poświęciłem temu, że jest moralnemu obowiązkowi. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, co zrobi posłuszny obywatel w sytuacji, kiedy należy oddać broń i co zrobiłby przedstawiciel stanu drugiego, na przykład pan Chryzostom Pasek, i sobie odpowiedzieć na to pytanie. I tak, przedstawiciel stanu trzeciego odda broń. Nie, pan Pasek nie odda broni. I dlaczego tak bardzo podkreślam to, że mamy ten trzeci stan, a nie mamy drugiego, i dlaczego to jest katastrofa? Proszę spojrzeć z perspektywy tych onych, tych wrogów naszych, których tam nie nazywamy często, tak? Ludzi, którzy mają inne podejście do świata, uważają, że centralistyczne, etatystyczne, że to profesjonalista w rządzie musi ułożyć świat, wtedy będzie bezpiecznie. Jakich on chce mieć ludzi w społeczeństwie? Moja teza jest taka, że ideałem społeczeństwa dla nich na początek roboty to są katolicy bez stanu drugiego. Pracowici, cierpliwi, uczeni są znoszenia trudów, niesienia krzyża, tak? Ideał niewolnika. Jeżeli nie ma drugiego stanu, sam bym chciał mieć takich niewolników na ich miejscu, tak? Uderzę, drugi policzek nadstawi. I właśnie o to chodzi w tym drugim stanie, że ten Pasek, jak będzie miał taki humor, może nadstawić drugi policzek. Ale nigdzie nie pisze, że mam nadstawiać drugi policzek żony albo sąsiada. W związku z czym mamy, dlatego to się wszystko zaczyna w głowie. Jeżeli ktoś poważnie rozważa takie pytanie, które pan zadał, to z całym szacunkiem dla tej osoby jest niewolnikiem. W pełnym tego słowa znaczeniu. Niektórzy argumentują, że fajnie, jak są pozwoleni na broń, tak jak dzisiaj, bo wielu ludzi, jak już dostanie pozwolenie na broń, to są rozważniejsi, bo wiedzą, że w razie czego stracą broń. No to znaczy, że to są tacy grzeczniejsi murzyni na plantacji na południu Stanów Zjednoczonych. Bo karbowy pozwolił mu też batem strzelić po plecach sąsiada, tak? I może nawet nosić ten bat. To teraz już będzie starał się nie podpaść, żeby móc chodzić z tym batem, bo to imponuje koleżankom na przykład, nie? To jest niewolnictwo. I taki argument jeszcze dotyczący tego, w starożytnym Rzymie ludzie, którzy mieli status niewolników, byli nazywani mówiącymi narzędziami i mieli prawo posiadać broń. Zgodnie z prawem rzymskim niewolnik mógł mieć broń. Dopiero po buncie, drugim powstaniu niewolników na Sycylii, to bodajże jest 101 rok przed narodzeniem Chrystusa, zdecydowano, że od tej pory niewolnicy na Sycylii nie będą mogli nosić broni. Państwo są suwerenami tego kraju, rządzącymi. Wasi przedstawiciele są tylko w Warszawie, a wy rządzicie zgodnie z konstytucją i wy nie możecie mieć broni. A niewolnik mówiący narzędzie w Rzymie mógł mieć broń. Jeżeli to państwa nie przekona do tego, w jak tragicznej sytuacji jesteśmy, to chyba nic nie przekona. Tak czasem wygodnie jest być niewolnikiem. Ale nasi przodkowie nimi nie byli. I nam też nie wypada, bo hańbimy ich pamięć w ten sposób. Jak ktoś z państwa jeździł na koniu, to może zrozumieć, jak się czuł szlachcic, jak jechał przez własne pole z szablą przy boku, czuł wiatr we włosach, jadąc na koniu. Nad nim był tylko Bóg. Bo to byli wolni ludzie. I to jest tradycja polska, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Dlaczego my mieliśmy husarię, a nie inni? No nie dlatego, że mieliśmy lepszą technikę, tajne laboratoria naukowe, no guzik.
Co więcej, była husaria rosyjska, o czym część ludzi wie i o czym mało kto wie, była austriacka przez chwilę. Tylko nie wypaliły. O austriackiej nic nie wiadomo, o rosyjskiej wiadomo, że było bodajże kilkadziesiąt lat i raz jak przyjeżdżali, wyjeżdżali z miasta, to sobie kopie połamali, bo ich nie pochylili, jak przez bramę przyjeżdżali i wszystkie się połamały. Ale to jest tylko anegdotka, a problem jest gdzie indziej. Problem jest w tym, że to nie byli ludzie wolni, że szlachcic, który jechał w pierwszym szeregu husarskiej chorągwi, to był bogacz na nasze. Proszę sobie wyobrazić, ile kosztuje dom na wsi pod Białymstokiem. Wymyślam teraz, 200 tysięcy złotych. Wiem, że za mało pewnie. Dużo. Proszę sobie wyobrazić, że w przeciętnej wsi jest 50 domów. Tak? No to szlachcic miał taki, który był w husarii, najczęściej kilkanaście wsi. Proszę to pomnożyć. A, i on, to jeszcze nie były domy, to były gospodarstwa. To proszę sobie pomnożyć 50 razy 10 razy cenę jednego gospodarstwa rolnego. Tyle miał ten człowiek, który jechał w pierwszym szeregu. Dużo pieniędzy, nie? On jechał w pierwszym szeregu, dlatego, bo był wolnym człowiekiem. I oni mówili, że obroną tego królestwa, tego państwa nie są mury, twierdz, tylko ich piersi. W sensie dosłownym, bo to były ich piersi. Czy on walczył ze służbą? Tak, miał pocztowych, ale za sobą. Jest olbrzymia różnica, czy przełożony mówi naprzód, czy za mną. I dopóki w husarii mówiono za mną, to mieliśmy nieziemską jazdę. Od momentu, kiedy zaczęto, taki szczegół historyczny, ale ważny, jak zaczęto robić poczty sowite w husarii, to husaria opadła. Na czym polegał poczet sowity? Że szlachcic, towarzysz zamiast bycia w pierwszym szeregu, to dawał dwóch pocztowych. Czyli niby w husarii, dzięki temu było tam powiedzmy o 25% więcej żołnierzy w husarii, tak? No ale towarzysz zostawał w domu. W związku z czym pocztowy też już nie miał takiego serca, tak? Bo walczył za pieniądze. A towarzysz walczył dla miłości ojczyzny i dla sławy. I to jest tradycja polska. To jest coś, co może z siebie wykrzesać tylko wolny człowiek. Najemnik tego nie zrobi. Często się mówi, że grom jest następcą husarii, tak? Czy widzieliście jakiegoś husarza, który by wstydził się własnej twarzy? Wyobrażacie sobie coś takiego? Żeby któryś z tych ludzi się wstydził, że był w pierwszym szeregu pod Wiedniem? Żeby obawiał się o to, że muzułmanie wyślą kogoś na jego rodzinę na przykład? No jawna kpina. To jest zmiana mentalności, ale to nie jest na zawsze. To nie jest, że mamy postęp i teraz tak jest i już tak będzie, bo tak jest lepiej. To jest degradacja. I to można odwrócić tylko w sercach ludzi. A narzędzia są przydatne, często niezbędne, ale do niczego nie przydadzą się, jeżeli nie będzie przemiany serc. Jeśli mężczyźni nie będą mężczyznami. Bo z tym przede wszystkim mamy kłopot i tego dotyczy to pytanie, na które tak przydługo odpowiadałem. Jakieś pytania? Ktoś chętny do zadania pytania? Już widzę. Mam takie pytanie. Jak wypada Polska na tle naszych sąsiadów, jeżeli chodzi o posiadanie broni i to zagadnienie? Już odpowiadam. Jest jeden sąsiad, który wypada gorzej niż my, to jest Litwa. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w związku z czym to, że to mały kraj, jest bez znaczenia, tak? Tam jest już totalne zniewolenie. Z tym, że oni się boją Polaków, których mają, tak mi się wydaje, tak? Nie, to jest ten problem. Nie tylko Wilno się boi Polaków na swoim terytorium. Myślę, że Warszawa też się boi Polaków na swoim terytorium. Białoruś chyba 10 razy tyle, co w Polsce. Legalnej. W Czechach, mówię z pamięci, tam 20 kilka razy chyba więcej na 1000 mieszkańców. Ma najwięcej, najmniej? No nie wiem, pewnie Finlandia.
Tak z pamięci mówię, nie? W Finlandii do niedawna, jeszcze kilka lat temu, jeśli się miało 16 lat, to można było chodzić z bronią skrycia. Czyli chłopak szedł do gimnazjum albo liceum z glockiem pod pachą. Pogorszyli to teraz, jest chyba od 18 roku życia. Ze względu na... Przepraszam, ze względu na jedną tam strzelaninę, która miała miejsce z udziałem nieletniego. Ale to też jest ciekawe. Za każdym razem, jak coś się stanie, jakaś katastrofa, jakieś nadużycie, to chcą ograniczyć innym prawo do posiadania. A nadużycie nie jest nigdy argumentem przeciwko jakiemuś dobru. Bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli na poważnie byśmy przyjmowali argumentację, że ponieważ, załóżmy, wczoraj jakiś myśliwy, nie wiem, z sztucera samopowtarzalnego zabił 10 osób. Ja, to robimy ustawy, że myśliwi nie mogą mieć broni samopowtarzalnej. To jest nielogiczne. Bo jak przez długi czas się nic nie dzieje, to nie poszerzają nam praw. Tylko jak coś się stanie, to nam zabierają. A jak absurdalne, to jest widać na przykładzie rodzin i małżeństw, tak? Wszyscy wiemy, że są rodziny patologiczne albo małżeństwa, w których, załóżmy, mężczyzna brutalnie bije żonę. Czy to jest powód, żeby zdelegalizować małżeństwo? No, to jest argument, żeby zająć się tym konkretnym człowiekiem, który robi jakieś tam przestępstwa. Ale co to ma wspólnego ze mną? Tak samo jest z bronią, z samochodami, ze wszystkim innym, tak? To, że ktoś nadużyje swojego prawa, no to no, ukarajcie go, bo to jest kodeks karny. A co to ma ze mną wspólnego? No, w ten sposób tylko w jedną z drogę. Ścieżka jest równia pochyła, tak? Za każdym razem, statystycznie zawsze coś się zdarzy. W związku z czym za każdym razem idziemy w dół. I doświadczenie pokazuje, że wolność najczęściej zabierają po trochu, a odzyskuje się ją gwałtownie. Niekoniecznie przez przewroty, ale pod dużymi porcjami. Dlatego nie warto się starać o to, żeby nam trochę łatwiej dawali pozwolenie na broń, jak możemy się starać o dużo więcej. Nie, referendum to jest najgorsze rozwiązanie z możliwych. Już panu mówię dlaczego. Załóżmy, że jestem prezydentem Polski i że nie lubię posiadaczy broni. Natychmiast bym się zgodził na pana propozycję referendum. Natychmiast bym zrobił wielką konferencję prasową, powiedział, jak to pochylam się nad głosem ludu, ponieważ mamy demokrację, w związku z czym tu jest taka chęć. Ja się oczywiście zgadzam, ogłaszam referendum, a potem dzień po zebraniu tych wszystkich wyników powiedziałbym, no co za szkoda, no zrobiłbym dokładnie to, co było w referendum, ale nie było frekwencji wystarczającej. W związku z czym propozycja dziennikarza z Nowego Jorku bodajże, w każdym razie z Zamorza, jest nietrafiona technicznie, bo rozumiem, że sens jest fajny, podoba mi się, ale metoda jest zła. Możliwości są dwojakiego rodzaju. Raz to rozmawiać z politykami, co robimy, co jest trudne i czasami się wydaje jałowe, ale nie zawsze. A dwa to jest, jeżeli państwo zaczną chodzić z bronią, jeżeli państwo zaczną robić pozwolenie na broń, to się zrobi efekt kuli śniegowej. Jeżeli my będziemy ich naciskać na różne inne sposoby, bo są możliwości inne, to oni będą musieli zacząć o tym myśleć jako czymś, co ma na nich wpływ, co może spowodować o ich przegranej lub zwycięstwie, o tych ich nieszczęsnych słupkach w statystykach, w sondażach. Nie, nie, no broń do ochrony osobistej jest poza zasięgiem, chyba że pan ma znajomości i pieniądze na łapówkę, mówiąc złośliwie. W praktyce dzisiaj w Polsce się robi pozwolenie sportowe albo kolekcjonerskie, cokolwiek pan chce robić z bronią. Tak jest najprościej. Jak pan zrobi sportowe, to jest ten plus, że może pan chodzić z bronią naładowaną, tak jak z bronią do ochrony osobistej. Nie, zawsze. Jest nawet sugestia w rozporządzeniu, że nie pamiętam, jak to jest tam sformułowane, ale że zaleca się noszenie w sposób taki, jak broni do ochrony osobistej. W związku z czym to nie jest, że pan będzie nadużywał przepisów, tylko pan będzie je w sposób idealny wykonywał. I czasami się ludziom wydaje, że to będzie straszne, ludzie będą z bronią chodzić. Miałem taki
takie spotkanie bodajże w Radomiu, gdzie się jeden człowiek zgłosił i właśnie mówił, że jak taki, to będzie efekt, że na tej sali będą jacyś ludzie z bronią. Ja się uśmiechnąłem, kilkanaście innych osób się uśmiechnęło i tak delikatnie powiedzieliśmy, że chyba dużo to się nie zmieni pod tym względem, bo to w głowie jest problem, tak? Jest takie powiedzenie rosyjskie, kto nie wie, ten śpi w poduchach, kto wie, ten idzie w łańcuchach. I to dotyczy właśnie tej sytuacji z bronią. Może bezpiecznie jest sobie myśleć, że ludzie nie chodzą z bronią, albo tak jak czasami ludzie mają argument, że jak będzie powszechny dostęp do broni, to bandyci będą mieli dostęp do broni. No a teraz nie mają? No mają. Ale jest argument, no ale mają rzadziej. Tak, rzeczywiście rzadziej używają, niż by wtedy używali, ale doświadczenie pokazuje krajów, gdzie jest dużo broni w rękach prywatnych, że broń przede wszystkim broni, a nie atakuje, bo bandyta idzie po łatwy łup, dlatego jest bandytą najczęściej, z przyczyn ekonomicznych, a nie dlatego, że chce równego pojedynku. W związku z czym, jeżeli taki przykład z Nowego Jorku, dosyć ciekawy, sprzed kilku lat, starszy pan jak umierał, wziął żonę swoją, powiedział, ja umieram i teraz tak, chcę, żebyś była bezpieczna. W mojej szufladzie w biurku jest rewolwer, w drugiej od góry tam szufladzie jest amunicja, przyniosła. Zobacz, żono kochana, tak się go ładuje, tak się go zamyka, tak się odciąga kurek. Jak ktoś by chciał cię napaść, zrobić ci krzywdę, to zrób to, czego cię nauczyłem. To jest autentyk, ja tego nie wymyślam. Żebyś mogła się obronić. Ona mówi, dobrze, kochanie. No pan umarł, minęły 2 czy 3 lata, w nocy pani usłyszała, że się włamują do jej mieszkania. Poszła do tego mebla, wyjęła rewolwer, wyjęła amunicję, włożyła amunicję, zamknęła bęben, odciągnęła kurek, usiadła na krzesełku naprzeciwko drzwi. Panowie otworzyli drzwi. No nie byli to jacyś herlawi ludzie, tak? Ale zobaczyli staruszkę, chyba lat 88 z pamięci mówię, która ma wycelowany w ich kierunku rewolwer. No bardzo szybko uciekli. I co się stało następnego dnia? Starsza pani przyszła na posterunek policji, położyła im na biurku załadowany rewolwer z odciągniętym kurkiem i powiedziała, mąż nie mówił, jak to się rozładowuje. Oni w pierwszym momencie wszyscy na ziemię tam uderzyli, tak? Bo powiedział jej, jak się bronić, ale no nie przewidział sytuacji, że to będzie skuteczne i bezstrzałowe, tak? W Polsce taki człowiek, jak ta starsza pani, w życiu by nie dostał broni. Jest mnóstwo przykładów, jak Państwo spojrzą na naszego fanpage'a na Facebooku, staramy się tam takie przykłady pokazywać. 11-letnia dziewczynka, sama w domu, 2 napastników, pobiegła do domu mamy, wzięła różowy karabin mamy, wybiegła z nim załadowanym na korytarz mieszkania czy tam domu i zaczęła strzelać. Bandyci uciekli, jeden raniony, tak? 3 czy 4 tam wchodzi przez okno. 14-letni chłopiec w domu, chwyta za pistolet samopowtarzalny, zaczyna strzelać. Jednego zabił, drugiego zranił i jeszcze ich przez pół osiedla gonił potem, tak? Bo ikrę miał chłopak porządny, no. I ci wszyscy ludzie w Polsce nie dość, że nie mieliby broni, bo za młodzi, za starzy, za chorzy, to jeszcze ci rodzice, jakie by mieli kłopoty, tak? Broń udostępniona osobie postronnej, nieprawidłowo przechowywana, tak? Dziecko bez opieki w domu, dziecko z niebezpiecznym narzędziem, to dziecko dawno jest w bidulu jakimś, matka w więzieniu, broń zabrana. I teraz to pokazuje, jak bardzo jesteśmy zniewoleni. Rozmawiałem z jednym Amerykaninem, jak byłem w Stanach niedawno na szkoleniu i no, byłem u niego w domu i on mówi, to chodź, pokażę ci moją broń. No i wchodzimy do pokoju, gdzie on ma broń i myślałem, że będzie szafa, tak jak u nas, tak? Nie, on tutaj ma, koło garniturów było M16, jakiś tam na ich dziki tam teksańskie, jakiś karabin z celownikiem nocnym był pośród jakichś moraczy postawiony, rewolwer był na biurku z amunicją leżącą luzem, tak? No karygodne. Mój pierwszy odruch, jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, nieodpowiedzialny facet, nie? Ale potem sobie myślałem, moment, no, jego domu, mieszka sam, no jego sprawa w sumie, nie? Czy coś się z tą bronią stanie? Nie tak, nie. W Polsce jest nakaz, żeby były szafy konkretnej klasy pancerne od tam 2 lat. Przed tym to musiało być zamkiem atestowanym. A przedtem nie musiało być nic i myśliwi trzymali flinty swoje w szafie, w kanapie,
Tak jak pytam, to najczęściej w kanapie, czasem w szafie. I według danych policyjnych, statystycznych, nie ma różnicy. Nie ma, że teraz mniej broni znika, albo mniej osób postronnych przez przypadek ma dostęp do broni. Nie ma żadnej różnicy oprócz finansowej dla użytkowników broni, że muszą te nieszczęsne szafy mieć. A jest tak, że dzisiejsze prawo jest jutrzejszym zwyczajem, bo ludziom wchodzą rzeczy w krew. W związku z czym dlatego właśnie dzisiaj ludzie w Polsce są mentalnie niewolnikami, bardzo inteligentnymi, rozsądnymi, ale niewolnikami, bo się przyzwyczaili przez 70 lat. Bo było wiadomo w latach 40., pomimo wszystko, że przez las nie wygramy wolności, bo tu jest ponad 2 miliony rosyjskich żołnierzy. W związku z czym trzeba było zacisnąć zęby i żyć. No to Rusków już nie ma od 25 lat. Czas najwyższy wrócić do naszych tradycji. Zapraszam jeszcze do zadawania pytań. Tak, mam takie pytanie. Być może lepiej posiadać broń czarnoprochową, bo tutaj ze zwykłą bronią trzeba pozwolenia, nie wiadomo co, później mogą zabrać. I jeszcze jedno, jak na przykład z używaniem broni. Jeśli taką, załóżmy, broń z pozwolenia sportowego użyję do zabicia kogoś w obronie własnej, czy nie będę miał problemów z tego powodu? Tyle, dziękuję. Odpowiedź na pierwsze pytanie. No, broń czarnoprochowa jest bardzo fajna, bardzo miło się z niej strzela, polecam. Niewątpliwą zaletą jest to, że jest nierejestrowana. Natomiast różnica pomiędzy karabinem Hawkena a karabinem Kałasznikowa jest widoczna dla osób postronnych. Dlatego myślę, że warto, żebyśmy mieli rzeczy, które służą do sportów dynamicznych. Pytanie numer dwa. Używanie. To można na dwa sposoby odpowiedzieć. Albo powiedzieć panu, jak to wygląda prawnie, albo wrócić do tego, od czego dzisiaj zacząłem. Znaczy, czy byłby moralny obowiązek użycia tej broni? Bo jeżeli tak, to po co się zastanawiać, co będzie dalej? Czyli jednak pana to interesuje. No ja rozumiem, i tak bym powiedział. Ta druga część nie, no zgodnie z prawem może pan użyć wszystkiego, jak pan jest zagrożony nielegalną napaścią. To może być krzesło, stołek, butelka, pistolet sportowy, cokolwiek. To jest legalne. Broń do obrony własnej w czerwonej książeczce ma literkę A sportowa bodajże D. Nie kojarzę innej różnicy. Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Ja mam takie pytanie do pana, jakby mógł pan podsumować i odpowiedzieć taką, dać właściwie praktyczną radę. Od czego zacząć taką swoistą transformację, żeby do tego stanu trzeciego móc się zapisać, można tak powiedzieć. W stanie trzecim to myślę, że pan drugim, jest. Przepraszam, drugim, do stanu drugiego. Ja myślę. Odnoszenia broni w praktyce, znaczy chodzi o głowę, nie o przedmiot, ale jak będzie się nosiło przedmiot, to głowa się szybciej zmieni. I to jest na poważnie moja odpowiedź. Noście broń. Noście broń. Może ktoś jeszcze? Jak nie, to w takim razie na tym chyba dzisiaj zakończymy. Dziękujemy bardzo. Panu Jackowi. W ramach podziękowania za przybycie i za wygłoszenie bardzo ciekawego wykładu, chcielibyśmy panu Jackowi podziękować i wręczyć taki mały upominek. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz zachęcam państwa, jakby ktoś chciał jakieś prywatne pytanie zadać, oczywiście będzie można. Bardzo zachęcam do wzięcia tych zostawienia swoich danych. Jak ktoś może, żeby nas wsparł jakoś finansowo, to też jest nam bardzo potrzebne. Są też naklejki, które każdy, kto ma ochotę, może sobie wziąć,
użyć, nie wiem, do samochodu, komputera, czegokolwiek, co tam chce okleić tym. Dziękuję.